Gdy Bóg spuścił głęboki sen na Adama i z jego boku utworzył Ewę, to wydarzyło się coś absolutnie wyjątkowego. Jednak nie do końca niepowtarzalnego. Otóż ponownie, wiele, wiele lat później, wydarzyło się coś bardzo podobnego. Gdy nowy Adam skłania swoją głowę, zawieszony na drzewie krzyża, i pogrąża się we śmierci, tak jak Adam, który pogrążył się w głębokim śnie. Oddaje swego ducha ten drugi Adam, a z jego przebitego boku powstaje ta nowa Ewa, powstaje Kościół. Z jego boku zostaje wzięty Kościół Święty, który będzie matką wszystkich żyjących. Tak jak Ewa była matką wszystkich żyjących, tak Kościół jest matką wszystkich, którzy żyją w Bogu. Wszystkich, którzy żyją zgodnie z tą boską naturą, którzy żyją jako uczestnicy boskiej natury. Ten moment otworzenia boku, otworzenia serca Pana Jezusa, to jest ten cudowny moment, w którym spotykają się doskonale te dwa elementy dnia dzisiejszego. Z jednej strony mamy dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, dzień w sposób szczególny poświęcony właśnie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z drugiej strony mamy Wielki Post. I dlatego też, jako że jest to piątek Wielkiego Postu, odprawialiśmy dzisiaj drogę krzyżową. I jest ten moment, właśnie ten moment przebicia boku Pana Jezusa, w trakcie, gdzie spotykają się te dwie tajemnice. I gdy patrzymy na to otwarte serce Boga i człowieka, to pamiętajmy, że patrzymy na wrota do nieba, na wrota do nowego życia. I myślę, że aby dobrze sobie uświadomić, z czym my mamy do czynienia, powinniśmy na chwilę się zastanowić, co by było, gdyby te wrota nie zostały otwarte. Gdyby Pan nasz Jezus Chrystus nie przyszedł albo nie przyjął krzyża. Gdyby Pan nasz Jezus Chrystus nie dokonał dzieła odkupienia. Cóż wtedy by się wydarzyło? Co by nas czekało? Otóż musielibyśmy odpowiadać za wszystkie nasze grzechy. Nie mielibyśmy czym się wykupić. Oczywiście Pan Bóg mógłby stworzyć taki porządek tego świata, w którym człowiek poprzez żal doskonały z grzechu się oczyszcza. Ale wyobraźmy sobie, co by wtedy było. Możemy odłożyć nawet na bok rozważania, na ile jest to możliwe, czy na ile byłoby to możliwe, na ile nie. Bowiem tutaj jest to tylko pewien eksperyment myślowy po to, żeby zrozumieć lepiej naszą obecną sytuację. A więc mogłoby tak być. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że człowiek żyje, grzeszy i poznaje na poziomie rozumowym, poznaje Pana Boga mniej lub bardziej. Oczywiście to poznanie też byłoby dużo trudniejsze, ale nie na tym się dzisiaj skupiamy. Poznaje Pana Boga i widzi, że jest grzeszny i gromadzi grzechy cały czas. I nie ma żadnej pewności, w jaki sposób ten grzech może zostać zgładzony. Jak można się z tego grzechu oczyścić? Możemy sobie wyobrazić całą ludzkość w takiej sytuacji. Bez możliwości tak prostego oczyszczenia się z grzechu. Bez możliwości obmycia się we krwi Chrystusa. Człowiek właśnie być może byłby w stanie uzyskać przebaczenie grzechów przez żal doskonały. Być może byłoby to możliwe. Natomiast jakże byłoby to trudne i jakże byłoby to niepewne. Bowiem człowiek przecież nie ma żadnej pewności, że ma żal doskonały. Możemy sobie wyobrazić, jakaż byłaby to
straszna sytuacja, jakaż byłaby to trudna sytuacja. I po to robimy ten eksperyment myślowy, żeby dostrzec, jak wielkim darem jest to przebite serce. To serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez które możemy wejść do nieba, do którego możemy się zbliżyć w sakramencie spowiedzi, do którego możemy się zbliżyć w Komunii Świętej. Jakże wielki to jest dar. I za każdym razem, gdy przychodzimy do kościoła, gdy widzimy tabernakulum, to pamiętajmy, że tutaj to serce bije. Pan nasz Jezus Chrystus realnie obecny w Najświętszym Sakramencie. Tutaj jest to boskie serce Pana naszego Jezusa Chrystusa. I zawsze, gdy przychodzimy, a szczególnie, gdy przychodzimy w pierwszy piątek miesiąca, przecież właśnie po to, żeby uczcić to boskie serce, no to wtedy pamiętajmy o tym i dziękujmy. Dziękujmy Panu Jezusowi za to, że zechciał dać nam tak prosty sposób na oczyszczenie się z naszych grzechów. Zastanówmy się, ile już razy korzystaliśmy z sakramentu spowiedzi. Z ilu już grzechów się oczyściliśmy. Właśnie dzięki temu, co może stało się dla nas takie oczywiste, że idziemy do konfesjonału, tam zawsze czeka ksiądz, albo przynajmniej prawie zawsze czeka ksiądz, i można skorzystać z sakramentu spowiedzi. Jakże się do tego przyzwyczailiśmy. Jak ile już razy, ile już grzechów zmyliśmy w ten sposób. A może mogłoby tak być, żeby tego nie było. Że te grzechy cały czas by nas obciążały, że nie mielibyśmy takiej prostej możliwości z tych grzechów się oczyścić. Jakże bardzo powinniśmy Panu Jezusowi dziękować. Jakże bardzo powinniśmy Jego serce uwielbiać, chwalić, dziękować, kochać za to, że dał nam przyczynę do tak wielkiej radości, do tak wielkiego spokoju sumienia. Tak łatwo możemy oczyścić się z grzechu, który przecież jest obrazą najwyższego majestatu. Ten proch, to co słyszeliśmy w środę popielcową, prochem jesteś i proch się obrócisz. I ten proch odważa się nieustannie atakować swojego Stwórcę, nieustannie podnosić bunt przeciwko swojemu Stwórcy. Nieustannie to robimy i dzięki Bogu możemy wciąż na nowo przyjść do sakramentu spowiedzi. Jakaż to jest źródło nadziei, spokoju, radości. Żaden grzech nie ostoi się wobec sakramentu spowiedzi. Jeśli tylko naprawdę żałujemy za nasze grzechy, każdy grzech może zostać wybaczony, bowiem krew Pana Jezusa jest w stanie zmyć każdy grzech. Jeszcze jedno. W tym okresie Wielkiego Postu pamiętajmy również szczególnie o znaku krzyża. Znak krzyża również jest symbolem dokładnie tego samego. Tej męki Pana Jezusa, dzięki której zostaliśmy odkupieni. I zastanówmy się teraz, w tym okresie Wielkiego Postu, teraz, gdy odbyliśmy tą drogę krzyżową, zastanówmy się, jak ten nasz znak krzyża wykonujemy. Codziennie, wielokrotnie, przed jedzeniem, w trakcie modlitwy porannej i wieczornej. Czy pamiętamy o tym, że właśnie to jest ten znak? To jest ten znak, w którym jest nasze zbawienie. To jest dokładnie, można powiedzieć, ten sam przekaz, który mamy w sercu Pana Jezusa. Miłość Boga, który oddaje się dla nas, przez którego krew zostajemy odkupieni. A my, gdy nas tym znakiem znaczymy, gdy pokazujemy, że my chcemy oczyszczenia przez ten krzyż, że my chcemy zbawienia przez ten krzyż, no to tak często wykonujemy ten znak gorzej niż gdy się witamy z kimś, gorzej niż gdy wykonujemy jakąś zwykłą, codzienną pracę, czynność. Niedbale, bezmyślnie. Pamiętajmy i o tym teraz w okresie Wielkiego Postu. Miejmy krzyż przed oczami, miejmy krzyż w naszym sercu. I gdy wykonujemy ten znak krzyża, to pamiętajmy
co robimy. Pamiętajmy, kogo wzywamy. Wzywamy Trójcę Przenajświętszą, wzywamy naszego Odkupiciela i pokazujemy, że my do tego krzyża się przyznajemy, że my pragniemy, żeby ten krzyż i dla nas był owocny, żeby on i w naszej duszy przyniósł prawdziwe owoce, żeby on oczyścił nas z grzechu i przyniósł te owoce łaski. Teraz za parę chwil, gdy Pan Jezus ponownie stąpi na nasz ołtarz, dziękujmy Mu. Dziękujmy Mu za to, że pozwolił sobie przebić to serce, które stało się bramą dla naszego zbawienia, dzięki któremu w tak prosty sposób możemy oczyścić się z grzechu. Wprawdzie czasem trzeba postać chwilę w kolejce, ale zważywszy na to, że tak po prostu wchodzimy, może z grzechem ciężkim, i wychodzimy czyści wobec Pana Boga. Ta kara, ta wina, która mogłaby zasłużyć na wieczne potępienie, może zostać od tak zdjęta. Może zostać od tak oczyszczona dzięki zasługom tej krwi właśnie w takim konfesjonale. A więc warto postać, nawet jeśli trzeba, chwilę w kolejce. I dziękujmy. Dziękujmy za to dzisiaj Panu Jezusowi. Chwalmy to Najświętsze Serce Pana Jezusa, to otwarte serce. Dziękujmy. Prośmy, abyśmy zawsze potrafili z tych zdrojów łask korzystać, żebyśmy nigdy się od nich nie odcięli, tak jak to zrobił Judasz, który mógł skorzystać z tej najdroższej krwi, ale nie chciał. To jest tajemnica złości, człowiek, który nie chce z tego skorzystać. Prośmy, aby nas ten los nie spotkał. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.